W każdym kroku zachwycała mnie ich radość, ich spontaniczność, ich uśmiech. I pomimo, że wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni, nadal mamy w sobie dużo energii po to, by kontynuować tę naszą wyprawę tutaj i ten nasz pobyt. I chyba gdzieś tam z tyłu głowy rodzą się kolejne plany, kolejne marzenia związane z takimi wyprawami. Niesamowite doświadczenie móc zobaczyć, jak wspaniale sobie tutaj poradzili. Nasz wyjazd to jest zmaganie się swoją samodzielnością, z tym, żeby nasze dzieciaki mogły poradzić sobie z wieloma wyzwaniami. To właśnie jest nasz cel, żebyśmy pokonywali swoje słabości właśnie w takich miastach jak to. Muzeum mi się potopały te głowy. Widziałem też, jaka była miasto piękne, jak nie wiem co, jak w bajkach. Będziemy jeszcze dalej kontynuować naszą wycieczkę. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z moich uczniów, ponieważ nie tylko pokonali tutaj swoje ograniczenia, właśnie jeżdżąc po schodach ruchomych do metra, wsiadając do łódki, z trapu, ale też odkryli swoje możliwości, co jeszcze mogą zrobić. I myślę, że to im przyniosło satysfakcję. Myślę, że warto jest nasze dzieciaki zabierać na takie wyprawy, na przykład do Brukseli, żeby pokazać nie tylko im, ale całemu światu, ich rodzinom, ich bliskim, mieszkańcom naszego miasta, że takie osoby też mogą, też potrafią i dla nich jest to coś cennego.